A Bark łączy się z... Co was tak śmieszy? Lepiej pokażcie swoje rysunki. Dobra, narysowałam słońce. Jennifer? A ja strasznego rekina. Wygląda nieźle. O, to nie było częścią zadania. Taka jesteś kreatywna? Już ja wam dam coś do rysowania. Gdzie jesteśmy? Witajcie w wyzwaniu rysowniczym, dziewczęta! Hej, Annie, patrz! Wow! Całkiem milutki, ale fajne szczypce. Co nas teraz czeka? Nie rozumiem. Na mnie nie patrz. I co dalej? A? Czas ucieka! Zabieramy się do pracy! Kraby są czerwone, co nie? Mam świetny pomysł, ale będzie super! Nigdy wcześniej nie malowałam kraba! Czas leci tak szybko! Jak ona to robi? Nawet nie przygotowałam jeszcze farby! Chwileczkę! Już wiem, co zrobię. Muszę działać szybko. Ha, mam cię. Zwariowałaś? To przez przypadek. Genialnie. A! Nie, nie, nie. Tylko to pogarszam. Ależ mi przykro. Nie mój problem. Zapłacisz mi za to. W sumie to może się przydać. Tada! Nie ma co się dąsać. Odpowiedź jest w zasięgu ręki. Palce to najlepsze pędzle. O nie, czas się kończy. Niech się kończy. Gotowa na premierę? Zaraz, jakim cudem? Jak zrobiłaś to tak szybko? Wzięłam sprawy w swoje ręce. Hej, przepraszam, okej? Nie ma o czym mówić. Szkoda, że nie mam skorupy. Co teraz? O, jaki słodziak. O. Spójrz na te przybory do malowania. Ale ekstra. Patrz. Ja też takie mam. Czekaj, musimy zakręcić kołem. I niebieski. Zakaz używania rąk? To jakiś nonsens. Mus to mus. Pędzelki gotowe. Żadnych rąk. Mam pomysł. Użyję wszystkich kolorów. To w końcu jednorożec, prawda? Niech dzieje się magia. Początek będzie chaotyczny. Wierzę, że się uda. Szczęka już mnie boli. Żadnych rąk? Żaden problem. Uuu, nie o to mi chodziło. To wygląda jak plama z błota. A jak tam u ciebie? Wybrałam nieco inne rozwiązanie. Ciężko jest tym wycelować. Okej, jeszcze trochę. Kto by potrzebował siłowni przy takim wysiłku? Idzie jak z płatka. Patrz na te paski. Skończyłam. A rezultat? Przepiękny. Jest śliczny. Tęczostyczny. Szczególnie w porównaniu z moim. Tę rundę na pewno wygram. Okej, moje drogie. Zaraz przestaniecie. Jak tylko zobaczycie królewskie błyskotki. Ale lśnią. Rysujemy! Z palcem w nosie! Rysowanie korony jest tak łatwe, że nawet małpa to zrobi. Ach tak, już ja jej pokażę, jak się rysuje. Grunt to małe detale.
Teraz przechodzimy do kryształów. Czas na mój rubin. Bądźmy maksymalnie realistyczni. Dobrze, że nigdzie się bez niego nie ruszam. Idealnie, ale przyda się nieco błysku. Złotego oczywiście. Akurat mam pewien pomysł. Kończymy? Ty pierwsza. Dobra. I jak, Sarko? Jest tak piękna, że mogłabyś ją nosić. Jak Sarka to zrobiła? Jest piękna. Teraz twoja korona. Proszę bardzo. Tyłka to nie urywa. Ale to powinno pomóc. Nie wiem, czy mi się podoba. Ładne, nie? Teraz wy spróbujcie. Serce, bułka z masłem. Zawijasz tu, zawijasz tam. Dawno nie rysowałem serca. Nie, jeszcze raz. Jedna linia tu. Nie wychodzi mi. Ciągle mi się rozjeżdżają. To mi zajmie wieki. Może kratki pomogą? Zacznę rysować w dół, idąc po każdym kwadraciku. Dolna połowa zrobiona. Teraz góra. Będzie ładniejsze z innymi kolorami. Jeszcze trochę. Ekstra! Pani spojrzy. Ciekawe podejście. A twoje? Zbyt dosłowne jak dla mnie. Matt wygrywa tę rundę. Tak jest! Kreatywność to coś więcej niż rysowanie. Skończyliście te wygibasy? Nowe zadanie przed wami, pieski. To będzie ciekawe. Mam zacząć od uszu? Potrzebujesz pomocy, Matt? Spójrz na tego pieska. Co? Jaki piesek? Oj tam, oj tam. Hej, Eli, widzisz pieska? Tak, teraz go widzę. Coś jak Rottweiler. Narysuję go od dłoni. I dodam swoje własne detale. Na przykład obruszkę. Każdy piesek ma urocze oczka. I mokry nosek. No i długi jęzor. Teraz kolorujemy. Powstało prawdziwe dzieło sztuki. Dobra, jestem. Przyda mi się pomoc. To się nie sprawdzi. Jak on trafił do plecaka? Serio? Właśnie ciebie szukałem. Dobry pieseł. Przystojniacha z ciebie. No, naprawdę jest uroczy. O. Zaraz, gdzie twój rysunek? Mój jest gotowy. Chyba kogoś zainspirowałam. Tak, teraz chcę pogłaskać pieska. Jest taki puchaty. Oho, mniejsza. Tada! Czego się nie spodziewałem. Dlaczego dostałem seler? Ale pachnące. Ach tak? Już wiem. Zostań tu. Muszę chronić apaszkę. Zaczynamy. Chwileczkę. Trzymaj. To mi się przyda. Wylejcie farbkę na talerz. I przygotujcie kartkę. Zamoczcie seler. I odciśnijcie go jak pieczątkę. Wyglądają jak kwiaty, prawda? Ekstra! Namalowałem bukiet! Jest taki piękny, że aż się wzruszyłem. Wow, co to? Dzieło sztuki. A ja dalej jestem głodny.
chcesz? Po co nam te kartki? Podoba wam się ta skarbonka? A, już wiem! Zacznę od serduszek. A reszta sama jakoś wyjdzie. Nick coś rysuje. Chyba też powinnam. Zaczynamy. Wow! Sproszkowana kreda. Na bank wygram tę rundę. Jeszcze kilka kresek. Użyję swoich palców. To będą oczy. Widzicie? Świnka. Jeszcze tu. Prawie kończę. Fajnie mu to wyszło. Pokolorowane wygląda lepiej. Okej, muszę dodać ogonek. I już. Skończyłem. Tak się wygrywa. Ja swojego nie podniosę. Pokaż no. Całkiem nieźle. Ile tu kurzu? A, hik! Uważaj, Melanie! Sorka. Abrakadabra, rysujecie? To. Ale dzisiaj szalejemy. Mi tam się podoba. Do dzieła. Odrysuję je szybciutko. Najpierw tu, a potem wokół rączek. Okej, już. Super. A ten co wyprawia? Bierzemy się za wycinanie. Jestem na tyle zręczny? Uwaga na palce. A to co? Nieważne. Co to za śmieci? Sypie mi na moją pracę. Wiecie już, co to jest? Mieszka na drzewach. I lubi wychodzić w nocy. Kto? No, kto? Mała urocza sówka. Ładnie wyszła, co nie? Prawie kończę. Idealna. Muszę ją tylko pokolorować. Fajne te neonowe odcienie. Wyszło lepiej niż myślałam. Tada! Interesujące. Melanie też całkiem. Dobra robota. Ekstra! Ale kto to posprząta? Moje spodnie! O, masz. Melanie jednak wygrywa tę rundę. Pora na ostatnie wyzwanie. Tada! Królik! O, króliczki są słodkie! Najlepsza runda! Zaczynajmy! Kic, kic, kic! Mój będzie najładniejszy! Kółko tutaj i dwójeczka w tym miejscu. Kreska z prawej i rysujemy uszy. Jeszcze źrenice i rzęsy. Słodki nosek i słodki pyszczek, ale uroczy. Teraz ciało, ogonek i łapka. Króliczki muszą coś jeść. Dam ci ogromną marchewkę. Ale jest szczęśliwy. Jak narysować królika? O, już wiem. Co? Niech to, złamał się. Dobrze, że mam drugi. Ten też się złamał. Nie wierzę. Ale się wkurzyłam. Dobra, spokojnie. Weź większy kaliber. Ten na pewno się nie złamie. Pora narysować króliczka. Wiedziałam, że to dobry pomysł.
koniec czasu. Pokażcie rysunki. No nie, przecież jeszcze nie skończyłam. Dobrze. Ani, Madison, co narysowałyście? Madison, wspaniale! Ani, co to ma być, królik? Wow! Ała! Moja głowa! Szybka karma! Etam, przynajmniej króliczkowi nic się nie stało. Jak myślisz, co teraz będzie? Tutaj. Wyzwanie numer 3. O, trochę trudne. Ciężko się rysuje gwiazdy. Chwila. Jeszcze nie skończyłam. O, kapelusz! Zaraz, co my mamy z nim niby zrobić? Odwróćcie go do góry nogami. Magiczne ręce artysty! Teraz rączka do środka. Zaczynaj, Eni. O, wow! Kolorowe flamastry! Super, podoba mi się. O, ja też chcę. No dalej, flamastry. Zaraz, to nie flamastry. Ha, ha, dostałaś dziwne okulary. Możesz zacząć. Panienki, poproszę kapelusz. Łap, Roberta. Madison, przymierz je. Ech, no dobra. Jak do licha mam w nich cokolwiek narysować? Nic z tego. Ech, nie mogę ich zdjąć. Nie, nie, nie. Okulary są częścią wyzwania. Ech, dobra. Spróbuję narysować gwiazdę. Ale masakra. Na bank źle to wygląda. Ale mi się upiekło. Pora narysować gwiazdę. Zacznę od przecinających się linii. A potem je połączę. W ten sposób. I pozostałe tak samo. Gotowe. Jeszcze kolor. Będzie ekstra. Uwielbiam kolorować. Dobrze, że nie wychodzę za linię. Wygląda pięknie. Prawie gotowe. Jeszcze chwila. Skończyłam. Koniec czasu. O, mogę już zdjąć okulary. Niech to. Patrz, co mi wyszło. O, Madison, schowaj to paskudztwo. Piękniejszej nigdy nie namalowałam. Świetnie, Ani. Bardzo ładnie. To nie fair. Uwaga! Gotowi na dzisiejsze wyzwanie? Oby wypadło coś fajnego. Urocza małpka. Raczej wielki małpiszon. Bułka z masłem. Grunt to ogarnąć zarys. Dobrze ci idzie. Ale ja mam lepszy pomysł. Zegnijcie kartkę w pół i jeszcze raz na dole. Teraz narysujcie górną część buzi. Uszy i tak dalej. Ma być słodka. Po narysowaniu oczu skupcie się na brwiach i nosie. Następnie dorysujcie dolną część buzi. Wow, trzeba wypełnić to puste miejsce. Straszne te zębiska. To raczej agresywna małpa. Nie zapomnijcie jej pokolorować. Jeszcze trochę cierpliwości. I pora na kolejny kolor. Buzia prawie skończona. Teraz język. Spójrzcie. Już nie jest taka straszna, co? Hej, urocza, prawda? No. Tylko nie podchodź. Wcale się nie wystraszyłem. Mam zwidy? Czy tam stoi goryl? Zoe! Te dzieciaki. Serio? Prawie zemdlałem. Pokażcie swoje dzieła. Moja jest przesłodka. Poziom z podstawówki, ale może być. Zoe? Tada! O matko! Wygrywasz, Zoe! Nie tym razem, Matt. O, gotowi na kolejną rundę? To zaczynamy!
Ciekawe, co wypadnie. Nożyczki? Co by tu wymyślić? Chyba czuję inspirację. Zacznę od rączek. I przejdę do ostrzy. Nie, jednak nie. Zacznę od nowa. To trudniejsze niż myślałem. Muszę coś wymyślić. Może trzeba myśleć poza szablonowo. Hej, wyglądają trochę jak sowa. Już wiem, to będzie genialne. Zacznę od oczu. A potem dorysuję resztę. Aż ciężko uwierzyć, że moją inspiracją były nożyczki. Teraz można puścić wodze wyobraźni. Pora na kolor. Pomarańczowy, brązowy. Tu nie ma złych odcieni. O, ale słodkie oczka. Uszami wyobraźni słyszę. Hu, 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 hu. Mam nadzieję, że mi wyjdzie. Ehem. Koniec czasu. Kurczę. Może być? Brawo za te nożyczki. Serio? Dziękuję. Teraz ja. To sowa. Wspaniała. Wygrywasz. Nie ma to jak kreatywność. Raz, dwa, trzy. I... niebieska muszelka. O, uwielbiam rysować kotki. Abrakadabra. No dawaj. I już. Jak to zrobiła? Ciekawe, co jest w środku. Złota moneta? Teraz ty. Z miłą chęcią. Chyba coś złapałem. Prawdziwy koteł. Prawda, że uroczy? Ciekawe, jak się nazywa. Nazwijmy go pan Ryszard. Dobra, tylko co ja z tym zrobię? Już wiem. Narysuję nią własnego kota. Wystarczy mi idealny półokrąg. Wszystko inne idzie samo. Fajnie wychodzi, prawda? Kilka pociągnięć i mamy fajnego kotka. No i odrobina koloru. Jeszcze parę akcencików. Skończyłam. Ale uroczy. Dzięki za monetę. Wow. Kto jest grzecznym kotełem? Panie Ryszardzie! Nic nie narysowałeś. Trzymałem kota. Pokażcie swoje prace. Matko, co za wstyd. To moja najlepsza praca. Miau. Łapciastyczna, brawo. Dziękuję. Nie miałeś weny, Brian? Abrakadabra! Pan Ryszard? Kolejny obrót. Ciekawe, co wylosujemy. Pomarańczowa? Runda niespodzianka. Nie ogarniam. Ja wiem, ja! Wędka! Nie. Chwila, wiem. Tak, Brian? Autko, prawda? Nie, nie autko. Jednorożec! O. Chętnie narysuję jednorożca. Mam ich chyba milion. To moje ulubione, widzisz? Chyba straciła dla nich rozum. Fajne, nie? Dobrze, to odliczamy. Jednorożce chyba nie są trudne. Grunt to wziąć kilka jasnych kolorów. Markery nie wysychają na plastiku. Po naniesieniu ich blisko siebie i dodaniu odrobiny wody, wyglądają, jakby się w siebie wtopiły.
Połóżcie kartkę na wierzch, a otrzymacie bardzo ciekawy efekt. Nieważne, co narysujecie później, będzie wyglądało magicznie. Teraz pokolorujcie na czarno. Świetnie się wyróżnia na tle innych kolorów. Nieźle, co? To już po czasie? Skończyłem! Idealny! Wyszedł ci naprawdę świetnie! Jest przepiękny! A twój rysunek? Nic nie narysowałaś? Mogę ci jednego odstąpić. Nie, nie chcę. Dziękuję. Okej, jak sobie chcesz. Nie chcę, żeby była smutna. Chcesz mój rysunek? Jednorożców nigdy za wiele. Och, jak miło. Ciekawe, co zaproponuję teraz. O tak, pizza. No jasne. To będzie o wiele łatwiejsze. Potrzebuję jakiegoś zdjęcia dla inspiracji. To jest idealne. Odrysuję kształt. Okej, muszę narysować pizzę markerem. Chyba już wiem jak. Zaczynam. P-I-Z-Z-A. Przyda się tu coś jeszcze. O, a może coś takiego. Połączę ze sobą litery, a potem dorysuję dodatki i kolory. Mam nadzieję, że wygram. Jestem głodny. Ser oczywiście będzie żółty, a pepperoni czerwone. O, koniec czasu. Yeti będzie oceniał. O nie, a ja dopiero zaczęłam. Cóż, oto moje dzieło, ale nieskończone. A oto moja pizza. Co myślisz? O tak! Wygrałem tę rundę i dostałem pizzę. Wow, jest ogromna. Chyba złożę ją na pół. O, wygląda przepysznie. I do buzi. Nieźle, Thomas. Imponujące. Nadchodzi Yeti z kolejnym zadaniem. Piękny różowy ponczuś. Wygraną mam w kieszeni. Ups, nie wyszło. Lepiej zacznę od nowa. Och, koło tak trudno się rysuje. Wezmę farbę i odrysuję okrągłe dno słoiczka. Okej, jaki to rozmiar? No nie, za małe. Chwileczkę, już wiem, co zrobię. Odrysuję swoją pięść. Co ja sobie myślałem? To przecież nie ten kształt. Hej, moja głowa jest okrągła. To na pewno zadziała. Ja użyję kartki w kratkę. Kwadraty mogą wyglądać jak koło, jeśli zrobi się to dobrze. Wystarczy dobrać odpowiedni kąt. Pomaluję pączka na brązowo, a polewa będzie różowa. Wezmę kilka odcieni, żeby nadać rysunkowi głębi. I jeszcze kropeczki, które udają posypkę. Gotowe! Wygląda świetnie! O! Yeti mówi, że mamy kończyć. To przynajmniej jest okrąg, prawda? Odrobinę. Yeti, oto mój pączek. O tak, jest zachwycony. Wiedziałam, że się uda. Wow, i w nagrodę mam pączka. Pachnie cudownie. Jest pyszny. Może gdybym użył głowy kogoś innego. Ciekawe, co będziemy musieli narysować tym razem. O, to kwiatek. No dobra, do dzieła! Rysowanie kwiatka jest o wiele trudniejsze. Może wypróbuję któryś z tych kolorów. Ale on jest taki różowy i śliczny. Już wiem, co zrobię! To właściwy odcień! Czarny! Teraz na pewno uda mi się go namalować. Nie wiem, co on tam robi, ale to bardzo dziwne. Dla mnie to bułka z masłem. Zajmę się każdym płatkiem z osobna. A teraz wewnętrzne warstwy. Wychodzi całkiem ładnie.
Gotowe! To było o wiele prostsze niż ryba. O, czas minął. Oto moja wizja kwiatka. Przedstawia wszystkie emocje, które czuję, gdy na niego patrzę. A oto mój kwiatek, panie Yeti. Ekstra! Mój bardziej mu się podoba. Ten kwiatek jest przepiękny. Zjem go.